Zobaczymy, czy uda mu się ten ślizg. Jest szansa. Co ci to do tego? Okej, więc tak, po tych całych paczkach przyszedł czas na gameplay, więc ja tytuł mam już zapełniony. Poszło mi tym razem trochę... zapewniony, w sensie, że nie zapełniony. Poszło mi tym razem trochę lepiej. Bilans 4-1-0. Nie wiem, po prostu możliwe, że miałem łatwiejszych przeciwników, ale też zaszła pewna rotacja w składzie, a dokładnie doszedł nowy zawodnik, jakim jest Jesus Navas, tak. A Pedro... postawiłem na prawą pomoc, bo no kurde, patrzcie na to. On ma 5 słabszej nogi, więc dla niego to jest prawie obojętnie. Jego drugi inform ma, jest na pozycji lewego pomocnika. Więc no cóż, wie niestety będzie od dzisiaj grzał na mało, chociaż często będę go raczej wpuszczał na boisko, żeby też się nam Pedro nie przemęczał. A co do Jesus Navasa, to ja go nie trafiłem w parce, ja go nie kupiłem. A ja go dostałem prosto od Rihana. Po prostu dał mi go. A zresztą Rihan to jest prosto, on nie jest człowiekiem, to jest jakiś zombie, naprawdę, bo jakiego on ma farta w paczkach, no to jest nie do pomyślenia. On w darmowej paczce trafił w Vidicia i Inform Buffona. No właśnie. A do tego potem kupił właśnie zwykłą paczkę i zobaczył, o, na was, dam go dla Wandera. Po co mi on? Widzieliście, ja w tym odcinku otworzyłem paczek, trafiłem nic, a on ma takiego farta, no to jest niesamowite. Ale na wasem gra się zajebiście, więc bardzo dziękuję Rihan za ten prezent. Patrzcie, w 4 meczach 5 bramek póki co. I cóż, oby ten bilans poprawił się już dzisiaj. Więc tak, zawalczmy o mistrzostwo ligi 8. Potrzebuję 2 punktów, czyli albo 2 remisy, albo 1 zwycięstwo. Nie wiem, wolę to zakończyć w jednym meczu, ale zobaczymy, jak się nam uda. To co, wyszukuje nam przeciwnika. No, come on. O, w końcu. Borussia Dortmund. Herb Borussii. Nazwa składu Arsenal i nazwa klubu Arsenal i nazwa składu Hiszpania. Czyżby skład z Borussia Arsenalu Hiszpanii, który ma 0 rozgrania? Ja jestem za. No, come on, ziomuś. No, co ty czekasz? What the fuck? O, już chciałem wyjść. Spoko. Przekonałeś mnie, ziomek, w ostatniej chwili. Lol. Pato, William, Bender, Gundogan, Błaszczykowski, drugi Bender, Weidenfeller, Bad Stuber, tam był jeszcze Müller i chyba Richards na prawej obronie? To był Richards? Richards! Bracie Bender, bracia Benderowie, Sven i Lars. No cóż, ciekawy skład. No nie powiem, ciekawy. Ale go... O matko boska. Chciałem powiedzieć, że go ładnie zauważyłem. O, teraz go ładnie zauważyłem. Pedro! Uuu! Ale to weszło! Z finezji Pedro w 20 minucie strzela naszą pierwszą bramkę w tym meczu. Ale jak ta piłka poleciała? Czekajcie. To był z lewej? Finezja z lewej na prawy słupek. No, szacun. Ale to wyjął Puyol. I na was dopełnię formalności. No, wiedziałem. Krótki strzał po ziemi. Moja nowa cieszynka, która się od czasu od dłuższego czasu bawię. No i Jesus na was strzela pierwszego gola dla FC Pai. Na wizji. Na wizji. Okej. Okay. Uuuu.
Proszę Państwa, Negredo, bramka do szatni i cóż, 3 do jaja. Rage quit? Czyżby? 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 No proszę, kolega zaoszczędził mi czasu. No i w takim to stylu zyskujemy mistrzostwo Ligi 8. 4000 końców, dziękuję i do widzenia. To cóż, jeszcze dzisiaj zaczniemy sobie ligę 7. Zostaną jeszcze 2 mecze do nagrania. Uzupełnimy tylko sobie kontrakty, Negredo. Mamy na paczkę, poluję na Van Persiego. Aha, tu ma są jeszcze takie. Nie, te paczki nie są warte. Dobra, Lionel Messi. Może w takiej zwykłej paczce premium będziemy mieli szczęście. Zabaleta. Zabaleta, oprócz niego nikt. Wyszukamy sobie naszego kolejnego przeciwnika, czyli pierwszego w tej lidze. Tak sobie patrzcie, jaki ten skład jest piękny. I UPSG. Oby nie Ibrahimowicz. Nazwa składu Port. No i kilku zawodników zechce Porto. Rui Patricio, Eder, Danilo. Ale tak głównie to Liga Portugalska. Trochę też gra się z Benfiki. No spoko, zobaczymy jak nam pójdzie ten mecz. No come on! No co to było?! Oplułem komputer. No ale what the fuck?! Czy wy to widzieliście? No bullshit. Robi się niebezpiecznie. Środkowanie. Pedro? O! Jakie podanie! Patrzcie na to! I tutaj Pedro, boom! Obrońcę zostawię na grę do, a te takiego czegoś się nie marnuje. Wspaniale. Pedro! Oj! Peszek! 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 Bramka do szatni, Pedro z główki na 2 do 1. No co za comeback, no coś wspaniałego. Patrzcie tutaj. Ale wyszedł pod obrońców, pilnował linii spalonego. I gol. Wracać się. Nowy Fabregas. Ale się dałem, nie, kurde. Za późno przełączyłem na pikę, no kurde. Myślałem, że jeszcze Fabregas go dogoni, no ale Fabregas miał miejsce za mało tempa. No i 2 do 2. No, kurde. Teraz! Jezu! Ale się przestraszyłem, że to nie wpadnie. Fuck! 69. minuta, zboczeńcy. Aha. Kolejna asysta Pedro. Ale już chyba, jak on by tego nie wykorzystał, to byłby wkur. Peszek. Już 90. minuta? Lol. Słuchajcie, nie było łatwo, ale chyba tym strzałem pieczętujemy naszą pierwszą wygraną w lidze 7. Miło, co nie? Ja pierdolę, jaka beka. Widzieliście to? To było... O kurde! O kurde! W takim stylu Negredo zdobył hat-tricka, a raczej strzelił 4 gole. Co za początek! Co za gol! Co za gol!
Oh fuck. Ale uderzenie. No to się nazywa przyłożenie. Dobra, słuchajcie, czas rozegrać nasz drugi mecz w tej lidze i trzeci w tym odcinku. Ale naprawdę, ja jestem... O kurde, co to było? Takie rzeczy w FIFA się rzadko chyba zdarzają. Ale to jeszcze potem Isco, kurde. Opóźnienie, nie chcę opóźnienia. Ale gdyby nie Isco, to by się bramkarz nie przewrócił i ten. I chyba tego gola by nie było, no ale... Nie wiem, no... Ja nie mogę. Ale jaja. O kurde. Dobra, jest już jakiś przeciwnik. O matko, znowu ten sam. No dobra, oby nie było dużych lagów. FC United. Fuck! RVP. Robin van Persie. No i znowu Czech na bramce. Fuck! O matko boska. Nie będzie łatwo. Robin van Persie, który aktualnie jest w makarte man of the match. No ale spoko, mam pasę. Ciekawe. Już w czwartej minucie, no. Co to zrobić? 4-4. 1-0. Trochę się zagadałem. I znowu Pedro z główki. Fuck. No pewnie, Andy Carroll. Ile on ma główek? 88? Chyba. Teraz Pedro ma mnóstwo miejsca. Pedro biegnie. Strzał. Dziękuję, ziomek. Tak właściwie to jest zamiast Hiltu i chciałem zrobić Berbatov spin, ale dobra. Mamy bramę w 51 minucie. Trochę mi te piłko skoczyło, myślałem, że już nie wpadnie, ale jednak wpadło. What the hell? What the fuck? Czy Andy Carroll pouczy Van Persiego? Ale no, co to było? Nie dziwię się radości, to przy linii bocznej boiska. Teraz. Finally! Negredo. Wow, widziałem, że jest sam, więc no dośrodkowałem. No i no, co? Zdobyłem gol. Wygrywamy. Czyżby 3 wygrane w 3 meczach? Jezu, wygrywamy trzeci mecz w tym odcinku. To było coś. To wszystko na dziś. Ale ta bramka Negredo to normalnie była komiczna. Bilans jak najbardziej. Dobra, to ja wam dziękuję wam bardzo. Jezus na was, jak widzicie, tam się bardzo spisał. Zobaczę w ogóle teraz jego statystyki. Tylko uzupełnisz sobie kontrakty. Pedruś, bardzo dobrze się grałeś. Podwyższymy ci dzisiaj pensję. No w ogóle trzeba też dać ci kondycję. Spoko. Okej, jest i kondycja. I teraz na was. Okej, jego statystyki po dzisiejszych rozgrywkach to... trochę gorsze. 7 meczów i 6 bramek, ale spokojnie, może jeszcze kiedyś będą na plusie. Ile Pedro ma asyst? Pedro ma 40 asyst, spoko. Wow, zobaczcie sobie na Negredo. W 34 meczach 31 bramek, 18 asyst, to też jest coś. Fabregas ma mnóstwo asyst. Isco trochę mniej. Cazorla też. Pique ma 4 asysty, spoko. Puyol mi jeszcze żadnego gola nie strzelił, i taką mnóstwo, czy tam 2 asysty. No ciekawe się statystyki prezentują.
No dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mówił Wander i do kolejnych odcinków z FIFA. Cześć, siema, yo!